W momencie podjęcia decyzji o udziale w wojnie każdy z państw kierowało się innymi motywami. Dotychczas żadnemu z nich nie było dane jednak zbliżyć się do osiągnięcia zamierzonych celów. W tym tygodniu jedna z tych państw, Austro-Węgry, choć paradoksalnie najmniej kompetentne militarnie, miało możliwość zakrzyknąć zadanie wykonane. Nazywam się Marek Kamiński. Witajcie w kolejnym odcinku Historii Wojny Nieznanej. Gdy w zeszłym tygodniu opuszczaliśmy zamarznięty front zachodni, regularne walki na jego terenie ustały niemal całkowicie. W tym samym czasie Rosjanie zbliżali się do Krakowa, Austriacy zostali zastopowani przez Serbów, a połączone oddziały Wielkiej Brytanii oraz Indii pod wodzą generała Barretta zajęły Basrę i przemieszczały się w głąb Mezopotamii. Przyjrzyjmy się kolejnym wydarzeniom. Na froncie wschodnim Rosjanie zbliżali się do Krakowa, będącego częścią austriackiej części Polski. W swym pochodzie wciąż jednak napotykali na dosyć silny opór sił Austrii oraz Niemiec. Sytuacja miała się inaczej na południu, gdzie wszystkie przejścia górskie były bardzo słabo bronione. W efekcie dowodzący siłami Austrii generał Borojewicz stanął w obliczu realnego zagrożenia rosyjską ofensywą zmierzającą przez góry w kierunku Budapesztu. W sztabie dowodzenia wojsk rosyjskich panował jednak zamęt i brak porozumienia. Po wielkiej bitwie pod Łodzią, która doprowadziła do zatrzymania rosyjskiego natarcia na terytorium Niemiec, oraz po nieudanej ofensywie na Kraków, generał Ruski optował za wycofaniem sił z powrotem do Warszawy. Generał Iwanow uważał jednak, że osłabione oddziały Austrii nie będą w stanie przeciwstawić się rosyjskiego natarciu po raz kolejny. W efekcie Rosja przeszła do ofensywy. Chciałbym przez chwilę zwrócić Waszą uwagę na pewien problem, z którym Rosja musiała się w tym okresie borykać. W efekcie nadchodzącej zimy Morze Białe zamarzło, co w połączeniu z kontrolowaniem Bałtyku i Morza Czarnego przez wrogie siły pozbawiło Rosję możliwości importu i eksportu towarów. Na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy kraj ten przyjął w szeregi swojego wojska niemal 500 000 nowych rekrutów. Większość z nich nie była jednak wyszkolona, a co najważniejsze, nie posiadała właściwego wyposażenia i uzbrojenia. Na problemy zaopatrzeniowe cierpiała również artyleria, której przydział pocisków spadł do 10 sztuk dziennie na każde działo. Szef sztabu wojsk Austrii oraz architekt całego konfliktu, Konrad von Hotzendorf, po raz pierwszy od dawna podjął dobrą decyzję. Dnia 3 grudnia zaatakował przy użyciu swoich najlepszych oddziałów i niemieckiego wsparcia w okolicach Limanowej. Dzięki elementowi zaskoczenia udało mu się zepchnąć Rosjan 60 km w ciągu zaledwie 4 dni, zanim posiłki wroga zdołały przybyć i zatrzymać odwrót. Dodatkowo powodzenie Hotzendorfa umożliwiło Borowiczowi przejście do ataku w rejonie górskim i zajęcia nowych, bardziej korzystnych pozycji. Dodatkowym efektem zwycięstw Austrii było udaremnienie planów Iwanowa zakładających przebicie się przez Kraków na terytorium Niemiec. To prawdziwie znaczące zwycięstwo Austrii oznaczało jednak koniec pewnego etapu. Już nigdy dowództwo Austro-Węgier nie podejmie z własnej inicjatywy działania, które zakończy się sukcesem. Wszystkie późniejsze zwycięstwa Austrii, czy to z Rosją, czy to później z Włochami, dokonywać się będą pod niemieckim zwierzchnictwem. Jeżeli przejrzymy się przez chwilę armii austriackiej, szczególnie w odniesieniu do każdej innej z ówczesnych armii, łatwo dojdziemy do wniosku, że na dłuższą metę Austriacy nie mieli pojęcia, w jaki sposób należy działać. Prawdopodobnie dlatego, że w swoich planach nigdy nie zakładali istnienia dłuższej mety. Spróbujmy porównać armię Austrii i Rosji w lipcu i grudniu 1914 roku. Na początku wojny Rosja dysponowała 3,5-milionową armią, której rozmiar uległ zredukowaniu do około 2 milionów pod koniec 1914 roku. Austria z początkowych 3 300 tysięcy żołnierzy również zachowała około 2 milionów zbrojnych. Podstawowa różnica polegała jednak na ilości pozostających w odwodzie poborowych. Austria dysponowała jedynie 2 milionami z nich, Rosja natomiast miała ich 10. Mimo to Austria dysponowała bardzo potężnym sojusznikiem pod postacią Niemiec. Dnia 1 grudnia cesarz Niemiec, szef sztabu Falkenhayn oraz austriaccy generałowie Hindenburg i Ludendorff odbyli naradę wojenną. Jak łatwo się domyślić, generałowie domagali się niemieckiego wsparcia mającego na celu wyeliminowanie Rosji z gry. Falkenhayn żywił jednak przekonanie, że jedynie wojna na zachodzie jest możliwa do wygrania. Front wschodni natomiast możliwy jest do zamknięcia poprzez działania dyplomatyczne. Z tego właśnie powodu zdecydował się on nie wysyłać na wschód więcej oddziałów, ponad 3 oddelegowane dotychczas niemieckie dywizje. Przyjrzyjmy się teraz losom żołnierzy austriackich walczących na Bałkanach.
W zeszłym tygodniu Serbowie z powodzeniem zatrzymali austriackie natarcie. Pozycje udało im się jednak utrzymać jedynie przez kilka dni. 29 listopada dowództwo sił Serbii w obliczu konieczności walki na zbyt rozległym froncie zmuszone było do ewakuowania Belgradu, który 1 grudnia wpadł w ręce armii Austro-Węgier. Sukces ten, do którego Imperium Austro-Węgier dążyło od samego początku wojny, okazał się być ostatnim w ponad 600-letnim okresie panowania Habsburgów. W Wiedniu świętowano triumfy, a gratulacje płynęły z samego Berlina. Wszystko wskazywało na to, że wojna w Serbii już wkrótce dobiegnie końca. Tak się jednak nie stało. Dnia 3 grudnia Austriacy urządzili w Belgradzie paradę zwycięstwa. W tym samym czasie jednak ich siły przegrywały w starciach z Serbami pod miastem Arandelovac. Zachęceni sukcesem oraz wzmocnieni dostarczanymi przez Francję zapasami amunicji, Serbowie przeszli do dalszego natarcia. W jego rezultacie generał Oskar Potiorek, niezdolny skutecznie bronić długiego frontu, musiał wycofać się 4 grudnia. Austriacy w sposób karygodny nie docenili możliwości swojego południowego sąsiada. Teraz płacili za to wysoką cenę. Dodatkowo trudno nie odnieść wrażenia, że wielu z rozdających główne karty monarchów nie miało pojęcia, co tak naprawdę działo się na polach bitew. Arcyksiąże Karol, który po śmierci Franciszka Ferdynanda stał się pierwszym pretendentem do tronu Austrii, wierzył, że Rosjanie zostali pokonani i wojna praktycznie zmierza ku końcowi. Wierzył on również, że rezultat walk na froncie zachodnim nie ma większego znaczenia. Tym, co go interesowało, była inwazja na Włochy. Król Anglii, Jerzy V, nie zdawał sobie z kolei sprawy, że niektórzy członkowie jego pokaźnej skądinąd rodziny walczyli po stronie nieprzyjaciela. W jego mniemaniu jego kuzyn książę Albert von Schleswig-Holstein tak naprawdę nie walczył dla Niemców, a jedynie zarządzał obozem jenieckim. Jedynie cesarz Niemiec zdawał sobie sprawę z natury horroru, w jakim dane mu było brać udział. Ta niewiarygodna wręcz ignorancja elit państwowych może po części stanowić rezultat działań ówczesnej prasy. Mówiąc wprost, wielu dziennikarzy piszących o wojnie miało bardzo nikłe pojęcie o jej realiach. W rezultacie przytaczane przez nich opowieści miały bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością. Dla przykładu przytoczę tutaj pewną anegdotę, ponownie zaczerpniętą z książki Maxa Hastingsa pod tytułem Katastrofa. Według jej autora francuska prasa donosiła w 1914 roku, że niemiecki książę koronny został zamordowany 5 sierpnia, następnie ranny we Francji 15 sierpnia, ponownie zamordowany 24, następnie popełnił samobójstwo 4 września, po czym zmartwychwstał, odnosząc powtórnie ranę 18 października, wreszcie został uznany za niepoczytalnego 3 listopada. Przyznaję, że jest to dość ekstremalny przykład. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele rządów celowo nie udostępniało opinii publicznej informacji na temat przebiegu konfliktu, pragnąc utrzymać wysokie morale. W efekcie, gdy do ludności cywilnej zaczęły przedostawać się prawdziwe informacje z frontu, spowodowało to bardzo poważny kryzys zaufania wobec władz oraz podawanych przez nich oficjalnych komunikatów. Sytuacja ta będzie ulegać pogorszeniu w miarę rozwoju konfliktu. Wieści płynące z frontu, nawet jeżeli nieprawdziwe, potrafiły działać na wyobraźnię. Nie co dzień przecież ma się okazję usłyszeć o potyczkach angażujących nie setki, nie tysiące, lecz setki tysięcy żołnierzy. Nie co dzień też słyszy się o podobnej liczbie ofiar. Spróbujmy podsumować obecny tydzień. Zdecydowanie nie zakończył się on pomyślnie dla Rosjan, których siły zostały zepchnięte przez Austrię oraz Niemcy. Skumulowało się to dodatkowo z niezdecydowaniem i wewnętrznymi konfliktami panującymi w dowództwie wojsk rosyjskich. Na terenie Bałkanów Austriacy odnieśli sukces. Trwał on jednak jedynie kilka dni, po których musieli się oni wycofać. Cały front zachodni trwał w bezruchu, nie oznaczało to jednak, że stacjonujący na jego linii żołnierze mogli spać spokojnie. Rosjanie po odniesionej uprzednio porażce przegrupowali się na obszarze Turcji Wschodniej. Z kolei siły brytyjskie i indyjskie maszerowały w głąb Mezopotamii. Można było odnieść wrażenie, że wraz z nastaniem w Europie zimy działania wojenne zaczęły rozwijać się bardziej agresywnie, obejmując swoim zasięgiem coraz to nowe obszary. I jeszcze jedna nota na marginesie. Dnia 1 grudnia pierwszy niemiecki samolot wyposażony został w radio. Niezaprzeczalnie tydzień ten należał do Austrii. To właśnie ten kraj dążył, zabiegał i pragnął wybuchu wojny. W obliczu konfliktu jego armia okazała się jednak wysoce niekompetentna. W rezultacie nieprzyzwoicie skomplikowanej biurokracji oraz braku elementarnego pojęcia na temat realiów współczesnej wojny, austriaccy żołnierze ginęli całymi tysiącami w niemal wszystkich częściach Europy. Złą reputację Austrii dodatkowo pogłębiał fakt popełniania licznych zbrodni wojennych na ludności cywilnej Serbii, z których to czynów dowództwo Austrii było wręcz dumne.
Przez te kilka dni Austria mogła świętować. Jako jedyny z walczących krajów osiągnęła ona swój cel. Jak miało się okazać, Imperium Austro-Węgier nie będzie dane odnieść żadnego autonomicznego sukcesu przez cały dalszy okres trwania wojny. Zbrodnie popełnione na ludności cywilnej Serbii opisaliśmy dokładnie w odcinku z 28 sierpnia 1914 roku, w którym to wspomnieliśmy również o tak zwanym gwałcie na Belgii, czyli zbrodniach popełnianych na ludności cywilnej tego narodu przez wojska niemieckie. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do tegoż odcinka, jak również na naszą stronę na Facebooku. Do zobaczenia już niebawem.